Witamy na kanale Lej Więcej. Dzisiaj robimy sobie test piwa z czajnika. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dzisiaj ze mną Dominik. Domin. I dzisiaj... Nie wiem, od którego piwa zaczynamy? A dawaj, od... Od Tatry. Od najlepszego. Tatra każdy wie najlepsza, najsmaczniejsza. Dobre takie piwerko. Najlepsze. Tak, więc wlewamy. Całe piwo wlewamy do czajnika, bo co my się tam będziemy pierdolić. Co my się będziemy pierdolić, no? Sama piana. Sama piana. Fajnie wygląda w piwie, Tatra, tak. Tak można na końcu wszystkie głowy do tego czajnika, jakby to smakowało. Wszystko teraz wie. Ja bym... było chujowe, ale... Dobra. Można potem z whisky zrobić, znaczy z wódką, to nie? Możemy kiedyś tak wódką zrobić, zobaczymy, na razie test. Piwa z... Oczywiście będziemy gotować tego piwa, chwilę wyciągniemy przed, zobaczymy. I w trakcie czasie, kiedy to się tutaj grzeje, ładniej w ogóle, a głośny jest ten czajnik. To widzimy się po krótkiej przerwie, jak już to się zrobi. I tak po krótkiej przerwie, teraz piwo trochę nam nie wyszło, źle wlałem, zobaczymy, jak dalej będzie. Ale trochę się podnosi. Trochę się podnosi, więc w trakcie czasu jeszcze tutaj na szybkości opowiem wam kawał. Panie doktorze, alkohol źle wpływa na mój wzrok. A czym się to objawia? Na drugi dzień po popijawie nie mogę znaleźć moich pieniędzy. Super. Dobra. Pewnie było nieśmieszne, ale nieważne. Zobaczymy, jak tutaj piwerko. Dobra, bo to nie było. Trochę tylko okulary słabo widać. Dripsy. Zobaczmy tutaj ten. Myślę, że to będą lepiej tutaj. Trochę nie. Sama piada. Ja to, ale... Zdobił trochę pijany? No tak. Jak chcecie się robić piwo tak w czajniku? Wychodzi tak coś. Nie wlewajcie je tak samo jak ja. Może nie wiem, może to już wlałeś. Ja to wlałeś tego, że trzeba nie samego się może nie wlewa, co nie? Dobra, ja posmakuję to, ja to tego. I degustacja. Piwo ciepłe. Dobre nawet. Szczerze, Tatra nawet dobra. Dobre. Moim zdaniem, jak da mi opinia, ciepła Tatra lepsza niż zwykła, tak szczerze, jak to mówię. Zwykłe dupy. No, da mi 7 na 10, dobra ta Tatra. 7,5 na 10. No. Ty, serio, ta Tatra nawet dobra na ciepła. Zwykłej Tatry nie lubię. Może, ale sobie tak, pijane to tak nie ma aż tego, że tak jest na pół. No, nawet spoko. Ogólnie gazu dużo ucieka, nie? Więc jak ktoś nie lubi gazu, no to będzie mu lepiej smakować. Ja nie jestem fanem gazu aż tak. No co, pozbędziemy się tego i zaraz się widzimy. Małe sprostowanie, Tatra bez piany nie jest taka dobra. To już... Tatra bez piany dla mnie opinia 4 na 10. 3 na 10, niedobre. No, bo szczerze z pianą było dużo lepsze, o dziwo. O dziwo. O dziwo z pianą było dużo lepsze, Tatra. I tam to jest do dupy. Jest dużo gorsze, no. Więc ogólnie polecamy zrobić faktycznie z pianą. Powiem tak, byście tego nie wypili. Nie, ja wypijam, lekko, ale takie. Ja nic nie zmarnuję, więc zaraz wracamy. No. Damy po krótkiej przerwie. Nieważne. Tyskać. Lejemy. Mam nadzieję, że lepiej niż to. Niż to bez piany, bo z piany było dobre. Wtedy było zajebiste. No, takie słodkie takie było. Może... Ja nie wiem sobie nawet. A teraz spróbuję wtedy bez piany. Może do tego, że leje się samą butę, to nie tak. Tak. Teraz też daj samą butę, nie? Ale trochę tak z boku. O, no, jest lepiej. Jest lepiej. No wie, tak, tak. To piwko to zawsze jest do dupy, to nie? No, my nie jesteśmy fanami Tatry, ale ja wiem, że niektórzy lubią, nie? Pamiętasz, no. Pijesz piwo Tatry. Co? Pijesz piwo tego Tatry, kurwa, i nie tak wolno. Zaraz wracamy. Gotowe. Cieplutkie, dobre, pyszne. Zajebiste. Piana się jednak robi po prostu od gotowania w czajniku. W sumie to zdajmy, by to piana i w ogóle. Pyszna pianka. Wiadomo, to będzie zajebiste, ale test to nie... Tak, test najpierw z pianą, a później... A już teraz ta piana nie jest taka mała. Czyli tak lepiej, tak wlałem. Też chwilę dłużej poczekaliśmy teraz. Ciutkę dłużej. Dobra, piana nie ucieka. Zamknę. I co? Teścik. Trzeba się zdrowić. Zdrowie wasze widzowie. Z
Sporo lepszy od tartrych na moje. Szczerze, no 8,5 na 10, bardzo dobre. Takie cieplutkie, dobre. 8 na 10. No dla mnie 8,5 na 10, naprawdę dobre, smaczniutkie. Tak, z pianą 7, bez piany 4. Ciekawe, czy to nas nie pogorszy. Ale to i tak jest słabutka piana, to i tak będzie dobre. Szczerze, ty skacz na ciepło, bardzo dobre. Jak ktoś tak chce coś ciepłego na, właśnie na zimę, czy taki wiatrzyk bardziej, nie lubi aż tak gazu i w ogóle, no to bomba, jak na moje. Naprawdę, nie zdziwię się, jeśli będę tak naprawdę robił czasami. Mam czajnik w pokoju, więc... Zajebiście. Nie, naprawdę dobre. Nie ma co robić nawet moim zdaniem testu bez piany, no bo to i tak piany jest tyle co nic. Nie taki nie sam smak tego. Teraz żuberek, pyszny żuberek. Przy żubr. Oby nie ten żubr. Oby nawet nie dał żubr. Ja mam nadzieję, że żubr wygra. Żubr będzie najlepszy. Nie, ale jakie to tyskie. Wiadomo. A to Tatra już nie wygrała. Tatra już jest. Tatra nie, no. Tatra to gówno. Jakie było, takie jest. Tatra z piadą była nawet dobra, więc ogólnie... Tatra nie była najgorsza, jak to jest jak z pianą. Dobra. I włączamy. I już regułkę znacie. Teraz i włożę. Będzie tak dobre. Będzie tak smakowe. Taki ładny kufelek akurat. 2 litry pojemności. Tyle może być. Taki kufelek właśnie. Nie no, co dużo mówić. Ja bardzo wierzę w żubra, więc sprawdzajmy. Oby nas nie zabił, bo już mnie nigdy nie pije. Nie no, i tak będę go chlał. I tak będę go chlał. Ten co tak mamy naprawdę na żubr. Codziennie. Dzień w dzień. Nie no. Do nic to nosi. Ale raz na jakiś czas się może napić piwko. Oba ty sobie. Jest. Połochę będzie, piękny żubr. Ładnie pachnie, trochę jak Tatra. Dobra, smakujemy. Za długo robiliśmy. Zaciekło trochę. Ty jak oceniasz? 8,5 na 10. A ty? Ja szczerze? Dalej. Zajebiste jest. Ile? 8 na 10. No to tak samo praktycznie. Tak. Ale taki ciepły. Za ciepłe. Ogólnie zrobiliśmy za ciepłe. Za długo grzaliśmy. Ale na tym boku już niedobrze grzaliśmy, więc tak. Dobrze. Trzeba to wyczuć ogólnie. Trzeba to wyczuć. Się też jeszcze nauczymy. Więc co? Dziś zwycięzcem jest tyskie i żubr. Nie, które lepsze? Tyskie czy żubr? Tyskie. Tyskie lepsze. No, żubrowi daje 7,5. Tatra to niech spierdala w ogóle. Tatra niech. Tatra jak Tatra, wiadomo. Kto lubi Tatra, to będzie lubił. Takie biedaki do Tatry. Coś ty, to też nie jest drogie piwo. Też nie jest drogie piwo. Dobra, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I sayonara. Nara. Nała.